Cześć wam, z tej strony Adik i witam was w kolejnym materiale z gry Warframe. Dzisiaj odwiedzimy Baro, który przybył na plutonowy przekaźnik orków. A więc czym Baro tym razem nas ugościł? Na samym początku widzimy coś nowego, czyli Vastilog. Broń, która na razie nie ma określenia jako możliwa do handlowania, ale według zapewnień DE ta broń będzie możliwa do handlowania, więc możecie sobie kupić tak testowo kilka sztuk. Na pewno będzie warto. Później tempo uderzenie, czyli obrażenia miażdżące do pistoletu, okaleczenie, obrażenia tnące również do pistoletów i lodowe okowy prime, obrażenia od zimna do strzelb. Dalej widzimy tetre prisma, wściekłą kombinację, czyli mod do broni białej miotanej, kurkę do mantisa, nausznik pojedynczy katir dla naszego operatora, ogon strażnika katir, skórkę do strzału również katir, oczywiście relikty na Volta i Odonatę, tapetę katir, relikty na Agvasto i Vasto, skórkę do Tigrisa, jak i również do Dirigi, Greenlock Prisma, Ephemera Lotus, skórka Immortal do Chromy, dwie karty Prex, plakat, na ramienniki, na golenniki, na pierśnik Mulciber, zbroja Wysar Dnia Umarłych dla naszego kawata, jak i również Mroczny Miecz, skórka Dnia Umarłych i do Dreda również skórka Dnia Umarłych znalazła się tym razem u Baro, glyf w Membrzasku, jak i również misja na Pustynnego Władcę Inarosa. Ale teraz co warto sobie kupić, aby nieco tutaj na tym Baro zarobić? Na pewno możecie tak testowo kupić tego Vastiloka. Zobaczymy, jakie osiągnie ceny. Tetra Prisma, mniejsze pułapy platynowe. Lodowe okowy Prime, również testowo można kupić parę sztuk. Jeżeli chodzi o Greenlocka Prismę, potrafi się sprzedawać naprawdę w bardzo fajnych cenach, powyżej 100 platyny. Relikty Axi zawsze się przydadzą, ponieważ duża część osób, przynajmniej z tego co ja słyszę, z tego co czytam, ma problemy ze zdobywaniem Axi, a tutaj Agvasto również bardzo fajnie się sprzedaje. Cały set Agvasto nawet do 100 platyny potrafi dojść. Volcik czasami nawet do 200, a Axi również zawsze się przyda. Także paczki reliktów jak najbardziej warto kupić w dużych ilościach. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o tego Baro i zarabianie platyny. A wam jak się podoba ten Baro? Czekaliście na coś? Jesteście zadowoleni z możliwości kupna Axi? Dajcie znać w komentarzach.